Cześć, witam was, tu jestem ja, Gracjan. Ślisko trochę, na tutaj na lodzie jest. No, jest taka sprawa, że po II wojnie światowej by się wydawało, że ludzkość naprawdę już zmądrzała, że więcej już nie będzie na świecie wojen, konfliktów zbrojnych, a tymczasem wojny na świecie, na Ziemi, na planecie Ziemia, wojny cały czas, gdzieś jest jakaś, gdzieś wojna. A teraz niedaleko całkiem Polski, bo na Ukrainie dzieje się cały czas teraz wojna. No i po prostu no straszne rzeczy. Ludzie do ludzi strzelają, zabijają się, mordują, niszczą miasta, drogi, wioski. Straszny konflikt, wojna na całego. No i po prostu, i jeszcze, bo zawsze to, gdzie mówiło się, gdzieś tam, daleko, daleko, na innym kontynencie jest wojna, albo w ogóle gdzieś tam, daleko, daleko, że w ogóle nie wiadomo w ogóle, jak to jest daleko. Natomiast teraz jest wojna bardzo blisko, bo na Ukrainie, Ukraina jest zaraz, sąsiaduje z Polską, czyli zaraz obok Polski jest wojna. No i po prostu, no, straszne rzeczy. I gdzie ludzie mają, gdzie ludzkość ma w ogóle rozum? Niby czasami się wydaje, że ludzie mają już jakieś doświadczenie po tych różnych wojnach. Wiedzą, niby wiedzą, że wojna nikomu nic fajnego nie daje, wprost odwrotnie. Tak dużo ludzi ginie na wojnach, a tymczasem ludzie cały czas gdzieś tam robią wojnę. No po prostu straszne rzeczy. Oczywiście na pewno ktoś na tych wojnach zarabia, dlatego ciągle gdzieś wojna jest, ponieważ wiadomo, no, ktoś produkuje broń, ktoś produkuje bomby, ktoś produkuje te samoloty, czołgi i różny inny sprzęt wojskowy, no i po prostu ten sprzęt wojskowy i te bomby i to wszystko gdzieś chce komuś sprzedać, a bez wojny nie sprzedaliby. Natomiast jak jest wojna, no to wiadomo, bardzo dobry rynek zbytu jest i producenci właśnie tych i bomb, i karabinów, i czołgów, i różnego innego sprzętu wojennego mają właśnie podczas wojny mają dobry interes. Dobry, bardzo im się interes kręci. A że ludzie giną, to i że miasta w gruz lecą, domy się palą, mosty pozrywane, oszczelane, szpitale, szkoły, całe miasta po prostu płoną i miasta i wsie i wszystko płonie, no, i wszystko się wali w gruz, całe życie ludzkie leci w gruz po prostu. Nadto tego nikt nie widzi, tylko dla nich się liczy ten interes, żeby na wojnie zarobić, żeby dobrze broń sprzedać. Także po prostu no straszne rzeczy. I do czego ten świat zmierza? No na pewno nie idzie w dobrym kierunku ten świat. Także no jest tylko nadzieja, że gdzieś ci ludzie mają w końcu się opamiętają, gdzieś ci ludzie chyba mają w końcu ten jakiś tam rozum mają i interes i pieniądze i interes w końcu może te sprawy interesu jednak zostaną odłożone na plan dalszy, a pokój zostanie wznowiony i uchowany i nie będzie więcej wojny. Pozdrawiam i na razie, cześć.